Dzień dobry drodzy fotoformowicze, dzisiaj gadamy o tym, jaki aparat wybrać do 5000. I teraz możecie zapytać najpierw, no ale dlaczego do 5000, a nie do 3000? Przygotujemy też osobny poradnik, jaki aparat wybrać na przykład do 3000 i też mamy w planach, jaki aparat wybrać, jeśli kasa po prostu nie gra roli. Jeżeli chcecie po prostu coś najlepszego. Ale dlaczego do 5000? Przede wszystkim dlatego, że to jest taki rozsądny na dzisiejsze czasy budżet, żeby wybrać coś, co nie zrujnuje Was. To znaczy, no oczywiście wiadomo, że zależy od sytuacji finansowej, ale co powiedzmy jest jeszcze takie dostępne dla fotoamatora, ale też daje już bardzo fajne możliwości twórcze. To są już aparaty, o których można naprawdę czegoś wymagać. No dobra, nie zagadujmy, przechodzimy do rzeczy. Zaczynamy od stajni bardzo ważnej, czyli od Canona. Co polecimy, jeżeli chodzi o Canona do 5000? Canon R10. Wziąłem taki oddech na początku, bo pod recenzją na naszym kanale Canona R10 dostaliśmy trochę takich komentarzy, no nie że my negatywnych, tylko Canon R10 taki na zasadzie, no że tam zaprezentował Canon aparat, który kosztuje tam powiedzmy piątalka, a jest bida. Ja się z tym do końca nie zgadzam, to znaczy trochę się zgadzam, bo rozumiem oczywiście, że można by i od kitu wymagać dużo więcej i mogliby tam wrzucić troszeczkę więcej, jeżeli chodzi o firmware. Jeżeli chodzi o programowanie tego aparatu, więcej dać możliwości twórczych wyboru i tak dalej, więc troszkę to jest taki przeceniony aparat, który ma zbyt amatorski wizerunek, ale mimo wszystko zapraszam Was serdecznie i do salonu fotoformy w Warszawie, i do salonu fotoformy we Wrocławiu, żebyście naprawdę ten aparat wzięli do ręki, sobie go, że tak powiem, pomacali, bo on na kartce faktycznie nie wypada specjalnie spektakularnie, ale moja przygoda podczas recenzowania tego aparatu z tym właśnie aparatem, z R10, była całkiem przyjemna. Autofokus naprawdę spoko, kolory bardzo fajne. Jeżeli chodzi o nagrania filmowe, też wychodzi to ok. Oczywiście nie powala tutaj specyfikacją, jeszcze raz podkreślę, ale naprawdę nie ma żadnej tam tragedii, nie zaliczy jakiejś tam solidnej wpadki. I przede wszystkim mamy dostęp do nagrywania w 10 bitach, jeżeli chodzi o film. Więc to jest duża zaleta w tej półce cenowej, wcale nie jest to takie powszechne. Jeszcze dodatkowo na rzecz R10, co działa, to, że jest aparat, którego poleciłbym osobom, które chcą ładnego obrazka. Ja wiem, że to jest takie niespecjalnie naukowe określenie, ale myślę, że mi wybaczycie i wiecie, o co mi chodzi. Którzy chcą ładnych efektów, fajnych efektów, zarówno filmując, jak i fotografując, ale bez takiego, wiecie, o co chodzi, przygotowania akademickiego. W sensie takim, że ten aparat w prosty i przystępny sposób daje ładny obrazek prosto z puchy. Więc R10, jeżeli chodzi o Canona, jest takim polecanym do 5000 aparatów. Jeżeli natomiast chcecie pełną klateczkę, no to w zasadzie jedynym aparatem, i tutaj też zostajemy w stajni Canona, który łapie się w półce cenowej do 5000, a jest pełnoklatkowym aparatem, jest aparat Canon EOS RP. O RP wiele razy mówiliśmy już na naszym kanale, nie będę się wiele rozgadywał. Jest to aparat, który ma swoje wady, który ma swoje zalety. Na pewno największą zaletą tego aparatu jest to, że w stosunku do ceny dostajemy pełnoklatkową matrycę, która jest naprawdę całkiem spoko. Nie jest mistrz ciemności, nie jest też mistrz dynamiki tonalnej, nie jest mistrz autofokusa, ale jeżeli odpowiednio wykorzystamy jego możliwości, jego silne i słabe strony, no to zdecydowanie dostajemy bardzo, bardzo sympatyczny aparat, który polecam szczególnie osobom fotografującym, bo jeżeli chodzi o możliwości wideo, to już troszeczkę tutaj no, odstaje, już widać jakiś tam postęp lat po tym aparacie i zdecydowanie są lepsze wybory na naszej liście aparatów polecanych. Ok, przechodzimy teraz do kolejnej bardzo, bardzo, bardzo ważnej stajni, czyli do stajni Sony. Tutaj też do 5000 całkiem niebiednie jest. Takim naszym aparatem, który jako fotoforma polecamy przede wszystkim w tej półce cenowej ze stajni Sony, będzie Sony A6400. Sam byłem wieloletnim użytkownikiem tego właśnie aparatu z matrycą APS-C i komu mogę to polecić? I osobom fotografującym, i filmującym. Dla mnie to, co wyróżnia ten aparat, przede wszystkim to jego świetny autofokus i system śledzenia obiektów, który sobie zaznaczamy i aparat śledzi. Autofokus praktycznie w tym przedziale cenowym jest tutaj bezkonkurencyjny. Nie mamy niestety wewnętrznego nagrywania 10 bit. Szkoda, bo naprawdę uczyniłoby to wartość tego aparatu dużo większą, natomiast wciąż nagrania filmowe są downsamplowane, nie wiem jak to się mówi po polsku, wiecie, coś zmniejszane z 6K do 4K i naprawdę widać, że te nagrania wyglądają bardzo, bardzo dobrze. Więc Sony A6400, aparat szybki,
fajne, połączone z odpowiednimi obiektywami. Tych obiektywów jest też bardzo dużo do wyboru, i APS-C, i pełnoklatkowych. Naprawdę daje radę. Dla miłośników vloga alternatywa vlogowania, aparat ZV-E10. Też łapie się on w tej kategorii. Właściwie to on się łapie w kategorii do 3000, więc będziemy mówili o nim więcej w tym właśnie odcinku. Natomiast przede wszystkim, co wyróżnia ten aparat, to świetny wbudowany mikrofon, którego faktycznie można używać bez używania żadnych zewnętrznych mikrofonów i można jechać po prostu z vlogami. Ok, jeżeli chodzi o kolejną ważną tutaj stajnię, to będzie aparat Nikon. Co polecamy z Nikona w tej półce do 5000, to aparat Nikon ZFC. Nie jest to aparat, który polecamy jako taki, jakby powiedzmy, w tej takiej świętej trójcy, w tej takiej top 3, bo o tym jeszcze powiem na koniec tego nagrania, które są top 3 z tych wymienionych tutaj aparatów. Natomiast Nikon ZFC, chcieliśmy, żeby na tej liście Nikon się znalazł, i to jest aparat fajny, naprawdę fajny. To jest aparat, który i ma duże możliwości, jeżeli chodzi o film, i duże możliwości, jeżeli chodzi o fotografowanie, i dodatkowo dla miłośników stylistyki retro, po prostu miodzio, bardzo, bardzo, bardzo fajny aparacik, ładnie wygląda, no i też ta, powiedzmy, szklarnia Nikona jakoś tam sobie powoli i statycznie rośnie. No i w końcu bardzo serdecznie polecamy też do 5000, jest to jeden właśnie z top 3 aparatów, aparat Fujifilm XS10. Osobiście mam go jako alternatywę do systemu Sony, którego używam profesjonalnie, zawodowo. Natomiast Fuji XS10, jak oglądacie kanał, to wiecie, że podróżuję z moją rodziną gdzieś tam po świecie. Bardzo sobie cenię ten aparat. I teraz, co go wyróżnia? Wyróżnia go na pewno stabilizacja obrazu, rzecz luksusowa w tym przedziale cenowym. I to skuteczna, niezła stabilizacja obrazu. Fantastyczne kolory, 10-bitowe, możliwość zapisu 10-bitowego. Autofokus, no cóż, w porównaniu z Sony czy Canonem przegrywa to bez wątpienia, natomiast też nie jest tragiczny, da się go używać, wykrywa oko, także da się nim również fotografować, pracować w portrecie, robić śluby i tak dalej. Ja go używam przede wszystkim jako aparatu do filmowania ślubów. Bardzo lubię kolory prosto z tego aparatu, ustawiam sobie tam jeden z profili kolorystycznych, potem go sobie zmieniam według własnego uznania i dostaję praktycznie piękny obrazek prosto z aparatu, który nie wymaga zbyt dużej korekcji. Okej, tak pokrótce przedstawia lista aparatów, które polecamy jako fotoforma do 5000 zł. Oczywiście bardzo ważne jest to, żebyście też mieli okazję przyjść do salonu, dotknąć tych aparatów, ewentualnie możecie oczywiście zamówić je online i też sobie je potestować. Natomiast co ważne, które aparaty byśmy zaliczyli do takiego top 3, jeżeli chodzi o aparaty do 5000, to zdecydowanie byłby Canon R10, Sony A6400 i Fujifilm XS10. Te aparaty polecamy w tym przedziale cenowym, ponieważ naprawdę oferują świetne możliwości twórcze. Każdy z nich ma coś, co go wyróżnia, a w tym przedziale cenowym no, nie można oczekiwać narzędzia totalnie uniwersalnego, które będzie fantastyczne i profesjonalne we wszystkich dziedzinach. Każdy z tych aparatów ma wizjer, nadaje się świetnie zarówno do fotografowania, jak i nadaje się świetnie do filmowania. Ok, mamy nadzieję, że podobał Wam się ten film. Dajcie znać, jakie aparaty chcielibyście zobaczyć na tej liście do 5000 i jakie uważacie, że inni użytkownicy powinni, jakby inni odbiorcy tego kanału Fotoformy powinni wziąć pod uwagę. A my widzimy się w następnym nagraniu. Cześć!